Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Przeprawa promowa, walka o most, wspólne ćwiczenia. Drugi dzień manewrów Anakonda w Chełmnie i Toruniu. Michał Adamski, witam Państwa, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Anakonda jest ćwiczeniem wielowymiarowym. Ćwiczą wszystkie rodzaje sił zbrojnych, ćwiczą żołnierze z wielu krajów. Była wybudowana przeprawa promowa, która miała za zadanie przetransportować na drugi brzeg Wisły wozy bojowe typu Stryker. Do tego, co działo się podczas manewrów wojskowych w Chełmnie i w Toruniu, wrócimy za chwilę. A co jeszcze dzisiaj u nas? Finansowe porozumienie. Do poprawy kondycji szpitala nie jest droga sięgająca po pieniążki pracowników. Nie będzie obniżenia wynagrodzeń pracowników Bydgoskiego Centrum Onkologii. Na tych planach oszczędnościowych nie może w żadnym najmniejszym stopniu ucierpieć bezpieczeństwo pacjenta. Siła mediacji. Czasami może być nawet łatwiej uczniom znaleźć rozwiązanie w swoim środowisku. Pilotażowy program w szkołach regionu. Żeby dorosły człowiek posiadał odpowiednią świadomość prawną, musi się uczyć prawa od najmłodszych lat. Groźny wypadek w Jeżewie. Nadmierna prędkość prawdopodobną przyczyną zderzenia samochodu z autobusem. Wczoraj desant, dzisiaj kolejne zadania na wodzie i lądzie. W drugim dniu manewrów pod kryptonimem Anakonda wielonarodowy batalion zbudował przeprawę promową na Wiśle w Chełmnie. Potem żołnierze zdobywali toruński most. Po raz pierwszy w tych ćwiczeniach został wykorzystany tak duży obiekt cywilny. O tym, co do tej pory wydarzyło się podczas manewrów, Aleksandra Ciekot. Ponad półkilometrowy most zajęty przez wroga. Wojska sojusznicze do akcji przystąpiły z lądu, wody i powietrza. W gotowości był też samolot F-16. Jeżeli byłoby rzeczywiście, nie byłyby to ćwiczenia, tylko prawdziwe, realne zagrożenie, to jakie byłyby działania tego samolotu? Tutaj chodzi przede wszystkim o zwalczanie przeciwnika, który mógłby tutaj iść na ratunek tym siłom, które broniły mostu. Kilkugodzinna walka zakończyła się przekazaniem mostu żołnierzom 2. Pułku Kawalerii Stanów Zjednoczonych. Jednym z głównych celów akcji było zademonstrowanie możliwości błyskawicznego przemieszczania się wojsk amerykańskich bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. W operacji Swift Response, która jest elementem tegorocznych manewrów Anakonda, po raz pierwszy wykorzystano do ćwiczeń tak duży obiekt cywilny, jakim jest toruński most, za co wojsko dziękowało samorządowi. To dobry kierunek współpracy, podkreślił dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Mirosław Różański. Jesteśmy gotowi po to, żeby wypełnić konstytucyjny obowiązek obrony Rzeczypospolitej. Najpierw jednak, by amerykańskie Strykery mogły przeprawić się przez Wisłę w Toruniu, musiały pokonać ją w Chełmnie. O świcie wielonarodowy batalion inżynieryjny zbudował zaledwie w ciągu 40 minut most. Wszystko w ramach ćwiczeń Cyber Strike. Ten most jest budowany z amfibii M3, które to wpływają do wody, wchodzą do wody, łączą się ze sobą oraz są w stanie budować przeprawy promowe oraz całe przeprawy mostowe na rzekach. W akcji brali udział Polacy, Amerykanie, Niemcy, Holendrzy, Bułgarzy oraz Macedończycy. Powodzeniem zakończyła się akcja odbicia mostu z rąk wroga w Toruniu, ale to nie koniec manewrów Anakonda w regionie. Wojska NATO wracają w poniedziałek do Chełmna, by kontynuować swoje ćwiczenia. Toruń, Aleksandra Ciekot. A ten temat powróci także w rozmowie dnia. Na program zaprosi Państwa Grażyna Rakowicz. Dzień dobry. Witam Ciebie, Michale, witam Państwa. Oczywiście w rozmowie dnia porozmawiamy o samych manewrach Anakonda, ale spróbujemy też odpowiedzieć między innymi na pytanie, co przyniosą przede wszystkim Polsce, ale i Europie, a może i idźmy dalej, światu, te widowiskowe i transparentne ćwiczenia wojskowe. Na ile umocnią flankę wschodnią i jak wpłyną na relacje z Rosją? Moim gościem będzie dr Patryk Tomaszewski, politolog z UMK w Toruniu. Zapraszam już teraz na 19. Zapraszała Grażyna Rakowicz.
Natomiast kolejne tematy. Jest porozumienie w Centrum Onkologii. Szpital co prawda nadal szuka oszczędności, ale już nie w kieszeniach pracowników. Załoga zaproponowała szereg rozwiązań, które mają przynieść konkretne finansowe korzyści. Dyrektor zgodził się na to i wycofał z pomysłu obniżenia wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na kontraktach. Centrum Onkologii w Bydgoszczy to jedna z najlepszych placówek w kraju. Ten ogromny zakład pracy bardzo dobrze funkcjonuje, ale konkurencja także na rynku zdrowia jest coraz większa. Centrum Onkologii w Bydgoszczy w tej chwili nie jest już jedyną placówką w kraju. Nie ma monopolu na wykonywanie badania PET dla wszystkich pacjentów z terenu całej Polski, tylko jest w tej chwili jednym z kilkunastu ośrodków. NFZ obniżył więc stawkę za każde takie badanie o blisko 1000 zł i to nie jedyne cięcia. Przy takiej ilości pacjentów zbierają się ogromne kwoty sięgające milionów. Te pieniądze dyrekcja szpitala musi wygospodarować bez szkody dla pacjenta. A każdego dnia kolejne osoby ustawiają się w kolejce, po życie. Najważniejsi w tej machinie są lekarze, specjaliści, personel. Dlatego propozycja obniżenia wynagrodzenia pracownikom na kontraktach wywołała sporo emocji. To będzie bardzo trudne, ale na pewno do poprawy kondycji szpitala nie jest droga sięgająca po pieniążki pracowników. By uniknąć obniżek wynagrodzeń o 10%, pracownicy kontraktowi spotkali się w zespołach i przeanalizowali sytuację na oddziałach. W efekcie znaleźli inne rozwiązania. U nas lepiej podać na przykład chemioterapię bez badań genetycznych, wszystkim tak samo czy działa, czy nie działa, niż wydać na badanie 5000 zł. A kosztowne terapie chemiczne kosztują kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych. Pomysłów jest cała lista. Od drobnych zmian, jak skierowania elektroniczne, by nie drukować papieru, renegocjowanie kwot na serwisowanie sprzętu, przez pozyskiwanie pacjentów zagranicznych, szkolenia i badania kliniczne, aż po najnowsze techniki leczenia. Z jednej strony pozwolą pacjentom napromieniać się w sposób niezwykle precyzyjny, w sposób, który odpowiada najnowszym na świecie standardom leczenia, ale jednocześnie są to, nie ukrywam, procedury, które są przez Narodowy Fundusz Zdrowia najlepiej wycenione. To z jednej strony oszczędności, z drugiej strony rozwój pracowników i co za tym idzie korzyści dla pacjentów. Z tego właśnie powodu przede wszystkim dyrektor zgodził się na wdrożenie proponowanych przez lekarzy zmian. Sprawdzimy, czy one rzeczywiście w sposób wymierny przyczynią się do poprawy kondycji finansowej Centrum Onkologii. Jedna jest zasada podstawowa, że na tych zmianach restrukturyzacyjnych, na tych planach oszczędnościowych nie może w żadnym najmniejszym stopniu ucierpieć bezpieczeństwo pacjenta. Cel jest więc jeden dla wszystkich. Ważne, by po drodze do jego realizacji nie wyrządzić niepotrzebnych szkód. Czy fachowcy od medycyny onkologicznej okażą się równie skuteczni w zarządzaniu finansami? Czas pokaże. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska. Od konfliktu do porozumienia. Ponad 1000 uczniów z regionu dowiadywało się, w jaki sposób rozwiązywać rówieśnicze spory. Projekt Mediacje w Szkole w Praktyce realizowali wspólnie Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy i Kuratorium Oświaty, które teraz stawiają sobie kolejny cel. Chcą, by uczniowskie mediacje były w szkole stałym elementem. Szkolny korytarz to często arena sporów, kłótni i bujek. Coraz częściej jednak konflikty między uczniami przenoszą się do sieci. Nieporozumienie wywołać może z pozoru błaha sprawa. Na przykład wrzucenie zdjęć bez pozwolenia drugiej osoby. Rozjemcą w takich sprawach często bywa nauczyciel albo pedagog. Nie zawsze jednak jego pomysły na rozwiązanie problemu spotykają się z akceptacją uczniów. Czasami może być nawet łatwiej uczniom znaleźć rozwiązanie w swoim środowisku. My jako nauczyciele czy pedagodzy mamy doświadczenie, ale czasami jest pewna bariera już wieku. Program Mediacje w Szkole, w którym uczestniczyły 42 placówki z regionu, miał nauczyć dzieci i młodzież rozwiązywania konfliktów we własnym środowisku. Dowiedzieliśmy się o tym, że najlepiej rozwiązywać konflikt, gdy jest mediator, który jest bezstronny i są dwie strony i mają różne argumenty. I potem ten mediator próbuje doprowadzić do kompromisu między dwoma stronami. To młodzież ćwiczyła podczas warsztatów. Siedziałyśmy w trójkę, ja z moimi koleżankami i jedna dziewczyna musiała słuchać, jedna mówiła, druga nie mogła jej słuchać, a ja musiałam na przykład patrzeć, jak ona się zachowuje i potem to opisać. Te praktyczne umiejętności pozwolą im nie tylko rozwiązywać konflikty, ale jak mówią koordynatorzy programu, którzy prowadzili zajęcia z młodzieżą, również im zapobiegać.
agresywnego ucznia nie odstrasza kara za jego zachowanie, aczkolwiek dopiero w przypadku, gdy dochodzi do konfrontacji z jego własnym czynem, właśnie w trakcie takich mediacji rówieśniczych i przy nieodrzuceniu tej osoby, a jedynie pogardzeniu tego czynu, on sam dostrzega to swoje złe zachowanie. To również doskonała edukacja prawna, na której przede wszystkim zależy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Żeby dorosły człowiek posiadał odpowiednią świadomość prawną, musi się uczyć prawa od najmłodszych lat i mamy nadzieję, że forma, w jakiej szkoliliśmy tych młodych ludzi, spowoduje, że oni zainteresują się szerzej prawem. Uczniowie, którzy brali udział w warsztatach, swoimi spostrzeżeniami dzielili się podczas konferencji podsumowującej projekt. Kuratorium Oświaty chce, by był to początek wdrażania do szkół mediacji. Pozyskać instytucje i środki na to, żeby w tych szkołach, które wyrażą gotowość do wprowadzenia mediacji, żeby w tych szkołach mediację wprowadzić, mediacje rówieśnicze. W praktyce oznacza to stworzenie listy szkolnych mediatorów, do których uczniowie będą mogli zgłaszać się w przypadku sporów. Bydgoszcz, Magdalena Niewągłowska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze przed nami? Mieszkańcy Bydgoszczy i Torunia mogą zdecydować, na co wydać pieniądze z budżetów obywatelskich. Tysiące róż zakwitło w ogrodzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Toruń podsumowuje realizację rządowego programu Rodzina 500+. Od 1 kwietnia mieszkańcy złożyli ponad 11 tysięcy wniosków. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie cały czas monitoruje, czy pieniądze z programu wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem. 11 tysięcy wniosków i ponad 9 tysięcy wydanych decyzji. Tak w liczbach wygląda realizacja programu Rodzina 500+ w Toruniu. Co prawda złożyliśmy to tydzień temu, więc tak rzucę na taśmę, ale na razie wszystko zgodnie z planem. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 1 lipca, pieniądze będą przyznane od momentu wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia. Wnioski złożone po 2 lipca będą gwarantowały świadczenie od miesiąca złożenia wniosku, dlatego warto się pośpieszyć. Pozostało nam do realizacji jeszcze około 1300-1500 wniosków. Część z tych wniosków to już są te sprawy bardziej skomplikowane, czyli wtedy, kiedy świadczeniobiorca po raz pierwszy wystąpił o takie świadczenie, które jest uzależnione od dochodu. Do tej pory w Toruniu łącznie wypłacono ponad 11 milionów 915 tysięcy złotych. W kwietniu pieniądze trafiły do 7 600 rodzin. W maju świadczenie otrzymało już 112 rodzin więcej. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie cały czas sprawdzają, czy pieniądze z programu przeznaczane są na cele wychowawcze. Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu rzeczywiście wspiera takie rodziny, odwiedza i sprawdza, co się z tym świadczeniem dzieje. Jeszcze przed rozpoczęciem programu wytypowano rodziny, w których mogłoby dojść do marnotrawienia pieniędzy, na przykład na alkohol. Wtedy świadczenie mogłoby zostać zatrzymane. W Toruniu do tej pory takich przypadków nie było. Istnieje możliwość przekierowania środków na kartę i dokonywanie zakupów tylko w tych placówkach, w których te karty będą realizowane. Oczywiście to jest zawsze decyzja, jak powtarzam, indywidualna. Obecnie w Toruniu działa 9 punktów, w których można załatwić sprawy związane z programem Rodzina 500+. Od 2 lipca zostanie ich 5. Będzie to siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Batorego oraz punkty informacyjne Urzędu Miasta. Mieszkańcy Bydgoszczy i Torunia znowu mogą zdecydować, na co wydać pieniądze z budżetów obywatelskich. W Bydgoszczy rozpoczyna się nabór wniosków, w Toruniu głosowanie. Mieszkańcy wybierają spośród 129 projektów. Place zabaw to inwestycje, które najczęściej powstają w ramach budżetu obywatelskiego w Bydgoszczy. Do tej pory zbudowano ich już 28. Powstają też kynoparki, gdzie można bawić się z psami, oraz boiska wielofunkcyjne. Teraz urząd czeka na kolejne pomysły. Wnioski można składać od 15 czerwca do 5 lipca. Do zagospodarowania jest 5 milionów złotych na wszystkie bydgoskie osiedla. Pomoc w wypełnianiu wniosków deklarują urzędnicy. Ponieważ uważamy, że klucz leży w tym etapie składania wniosków. Im więcej wniosków poprawnie złożonych, tym lepiej ostatecznie w idea budżetu obywatelskiego
wychodzi. W Toruniu poprawnie wypełnionych wniosków, które zostaną poddane głosowaniu, jest 129. Wśród nich budowy dróg, siłowni, tworzenie ogrodów, ale również festyny, które mają integrować mieszkańców. Głosowanie rozpoczyna się 18 czerwca. Głosowanie jak zawsze na trzy sposoby. Po pierwsze elektronicznie przez internet, to jest najwygodniejszy, najszybszy sposób głosowania. Po drugie na kartach papierowych, które można wypełnić i wrzucić do urny. I po trzecie także na papierze, ale poprzez wysłanie zwykłą pocztą do urzędu. Torunianie rozdzielą ponad 7 milionów złotych. Budżet obywatelski z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Jak mówią, pozwala im mieć większy wpływ na to, co dzieje się w ich najbliższej okolicy. A teraz coś dla wszystkich kierowców. Ku przestrodze. Film, który znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Obok mnie Jarosław Dąbrowski. Dzień dobry Państwu. Przyznaję, robi wrażenie. Za chwilę nasi widzowie też to zobaczą. Moment wypadku. Gmina Jerzewo. Wczorajsze słoneczne popołudnie. Ograniczenie do 40 km na godzinę na drodze powiatowej w miejscowości Pięć Morgi. Zobaczcie Państwo, za chwilę wyjeżdża 19-latek Toyota Yaris. Uderza czołowo w autobus PKS. Kierowca miał zamontowany wideorejestrator. Dzięki temu mogliśmy to szczęście w nieszczęściu zobaczyć. O dziwo, kierowca 19-letni nie doznał poważniejszych obrażeń, były utrudnienia w ruchu. No to skończyło się bardzo, niego. Bardzo wąska droga, rzeczywiście tam żeby się minąć z autobusem, to trzeba wolno jechać. Oczywiście, ograniczenie do 40, więc z drugiej strony na pewno też takowe było. Kierowca przesadził, myślę, że już drugi raz nie popełni takiego błędu. To nie jedyna, nie najlepsza informacja z dróg, prawda? Jeszcze doszło do kolejnego wypadku. Dziś w nocy, tuż po północy, w miejscowości Parski doszło do wypadku, w którym... To jest jeszcze ten poprzedni. Tak, to jeszcze te zdjęcia, tak, autobus i roztrzaskana Toyota Yaris, a tu już zdjęcia z miejscowości Parski pod Grudziądzem. Tam pijany, jak się okazało, kierowca miał ponad promil alkoholu. Uderzył w drzewo, został ranny, podobnie jak pasażerka, która była trzeźwa. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Dziękuję za te informacje i oczywiście zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.bydgoszcz.tvp.pl i naszych profili na Facebooku i Twitterze. Rozpoczęło się wyburzanie budynków w związku z kolejnym etapem budowy trasy staromostowej w Toruniu. Wykonawca inwestycji nie jest jeszcze znany. Zarząd Dróg Miejskich czeka na ogłoszenie wyników konkursu na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Trasa staromostowa będzie miała układ dwóch dwupasmowych jezdni. Pomiędzy nimi powstanie pas zieleni, który będzie rezerwą pod ewentualną budowę linii tramwajowej w kierunku osiedla Jar. Obecnie trwa wyburzanie budynków po zachodniej stronie szosy chełmińskiej. Nowy odcinek połączy ulicę Polną z trasą średnicową, a to jedna z głównych arterii Torunia. A u nas sprawdzamy teraz, co dzieje się w sporcie. Może jakieś nowe informacje o Zawiszy Bydgoszcz, a może nie. To pytanie do Huberta Malinowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. W kwestii Zawiszy Bydgoszcz więcej informacji z pewnością jutro, ponieważ jutro komisja decydująca o przyznaniu bądź nie licencji na grę w pierwszej lidze klubowi WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. będzie obradować i dyskutować na temat złożonego przez bydgoski klub odwołania, ale wszyscy i tak żyją piłką, bo przecież dwa dni pozostały do rozpoczęcia Euro 2016. Polscy piłkarze przygotowują się w dalekiej Francji, tymczasem w naszym regionie, w Aleksandrowie Kujawskim, zakończyły się finały Wojewódzkiej Ligi Orlika i te finały też przyniosły sporo emocji. Żeby wyłonić najlepszych, do Aleksandrowa Kujawskiego przyjechało po 8 drużyn, które przebrnęły przez lokalne eliminacje. Wśród chłopców zwyciężyli gospodarze finału, czyli szkoła podstawowa numer 1 z Aleksandrowa Kujawskiego. W finale pokonała zespół szkolno-przedszkolny numer 2 z Brodnicy aż 4-0. Dzień przed chłopcami na boiskach rywalizowały dziewczęta. Szkoła numer 1 z Inowrocławia wygrała w finale i co ciekawe, ta drużyna startowała w finale wojewódzkim 7 raz z rzędu i dopiero teraz mogła cieszyć się ze zwycięstwa. Piłka nożna i jeszcze raz piłka nożna i tak pewnie aż do 10 lipca, gdy zakończą się Mistrzostwa Europy we Francji. U nas teraz niepowtarzalny widok w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kwitnie tam właśnie ponad 1000 róż. Dzięki zaangażowaniu pracowników można tam podziwiać 60 rodzajów tych kwiatów. A więc czas na róże, tak? Róże historyczne, najbardziej znane Cardinal Richelieu, róże tip-top,
moja najbardziej ulubiona, która jest różowa i typowo taka rzeczywiście kształtem przypominająca róże. Jest 1000 krzewów w 60 odmianach, więc jest co oglądać, co powąchać, bo oczywiście historyczne róże bardzo pięknie pachną. Co telewizja tego niestety nie odda, ale zapach jest nieziemski, prawie że taki niesamowity. Problemem tych róż jest to, że nie powtarzają kwitnienia, czyli po pierwsze kwitnienie, opuszczają kwiatki i niestety już nie zakwitają. Ostatni właściwie czas, tak, żeby poznać i powąchać te róże historyczne. Bardzo wszystko nam się podoba. Jesteśmy bardzo tu zadowoleni. W tym mieście tyle jest spalin, a tutaj jest takie fajne, świeże powietrze. Także bardzo, bardzo lubimy tu przychodzić z dziećmi. Spacer wśród róż to doskonały pomysł, tylko sprawdźmy najpierw, co w pogodzie. Słońce na niebie, ale coś wisi w powietrzu. Czyżby burze? No tym Magda Żakowska. Dzień dobry. Dzień dobry, piękny słoneczny dzień. W wielu miejscach zakończył się już burzami. Tam, gdzie jeszcze niebo jest pogodne, uważajmy, by też nie zaskoczyła nas nagła zmiana pogody nad Kujawami i Pomorzem. Jeszcze w późnych godzinach wieczornych i w pierwszej części nocy będzie przechodził front, za którym popłynie chłodniejsze powietrze. Dopiero w drugiej części nocy niebo znów będzie pogodne i jutro powróci stabilna, słoneczna, ale chłodniejsza pogoda. Słupek rtęci jutro nie przekroczy 20 stopni. Magda Żakowska, dziękuję bardzo za te informacje i przypomnę Państwu teraz nasze tematy dnia. Odbicie mostu i przeprawa przez Wisłę. Na początku, jeszcze przed przeprawą mostową, była wybudowana przeprawa promowa. Międzynarodowe ćwiczenia wojskowe w Chełmni i Toruniu. Przedstawiamy nasz potencjał, nasze zdolności. Finansowe porozumienie. Do poprawy kondycji szpitala nie jest droga sięgająca po pieniążki pracowników. Nie będzie obniżenia wynagrodzeń pracowników Bydgoskiego Centrum Onkologii. Na tych planach oszczędnościowych nie może w żadnym najmniejszym stopniu ucierpieć bezpieczeństwo pacjenta. Siła mediacji. Czasami może być nawet łatwiej uczniom znaleźć rozwiązanie w swoim środowisku. Pilotażowy program w szkołach regionu. Żeby dorosły człowiek posiadał odpowiednią świadomość prawną, musi się uczyć prawa od najmłodszych lat. Teraz to już wszystko. Za chwilę szczegóły prognozy pogody i rozmowa dnia. Wieczorne wydanie zbliżeń oczywiście o 21.45. Zapraszam. Do zobaczenia.